Cześć! To znowu my. Mateusz oraz Kamil. Dzisiaj rozegramy nietypowy sport, a będzie to? Nauczymy się po prostu latać, czyli gramy mecz Quidditcha. Tarin? Jest i Tarin, to Gryffindor. Gryffindor, okej, okay, dobra. Niech tak będzie. Jesteśmy w dwóch drużynach, zaraz przedstawimy wam naszego trenera, a teraz lecimy na rozgrzewkę. Historia sportu. To jest nasz trener Dominik, który opowie dlaczego, skąd zaczął to trenować, po co, dlaczego i dlaczego oni trzymają kije między nogami. Słuchajcie, Quidditch, jeżeli możemy nazwać go sportem, nie bójmy się tego słowa. Powstał w 2001 roku. Ja uważam, że to było w ten sposób. Była jedna pijacka impreza, a dlaczego by nie przenieść uniwersum Harry'ego Pottera do rzeczywistości? Weźmy jakieś CCV-ki, wsadźmy sobie między nogami. Weźmy piłkę od siatki, bo to mamy pod ręką. I tak właśnie powstał ten dziwny sport. Okej, na czym polegają zasady? W obydwu drużynach mamy po 6 graczy. Czterech z nich będzie starało się zdobyć punkty dla swojej drużyny. Potrzebują do tego kafla. Kafel to nic innego jak piłka od siatki i jest ona lekko niedopompowana. Są to gracze, którzy mają białą opaskę i jeden, który ma zieloną. Powiedzmy, że to jest taki bramkarz, jeżeli mielibyśmy to wziąć na sport typu piłka nożna, tak? Każdy punkt, każde przerzucenie piłki od siatki przez pęce daje nam 10 punktów. I uwaga, możemy przerzucać zarówno od frontu, jak i od strony, od zaplecza, tak? Od backdoora. Nieważne, którą pętlę wybierzemy, to jest zawsze 10 punktów dla drużyny. Sprawa się komplikuje, ponieważ mamy jeszcze w każdej drużynie po dwie osoby, które mają czarne opaski. Te osoby to pałkarze. Pałkarze posiadają takie piłki. To są piłki od zbijaka, jakby nie patrzeć, dlatego Quidditch jest częściowo zbijakiem, częściowo są to zapasy, częściowo jest to piłka ręczna. Pałkarze mają jedną specyficzną rolę. Oni zbijają innych graczy, jeżeli taki gracz będzie zbity, on musi wyjąć miotę pomiędzy nóg i musi odklepać się do swoich pętli. Wraca do gry dopiero w momencie, w którym dotknie pętli. Więc to jest też taka gra strategiczna, jeżeli chodzi o pałkarzy, bo mogą wyeliminować ścigającego, który ma kafla, który próbuje zdobyć punkt, albo też między innymi zbijać się z innymi pałkarzami z drugiej przeciwnej drużyny. Gdyby tego było mało, to w 17 minucie wchodzi gościu, który ma złotą opaskę. To jest szukający ma zadanie złapać znicza. Znicz to jest człowiek, który jest ubrany w 100% na żółto. Mamy taką szarfę wystającą z kąt. Z pleców, z tyłu. Tak to nazwijmy. Naszym zadaniem jest wyciągnięcie, nie uszkadzając w tym momencie znicza. Tutaj mamy elementy zapasu. W momencie, w którym wyciągniemy tego znicza, 30 punktów dobywa nasza drużyna i cały mecz się kończy. Mamy teraz rozgrzewkę. Rozgrzewka będzie to Igrzyska Śmierci. Mamy nadal miotły, nimi latamy i chodzi o to, że po prostu mamy zbijać inne osoby tymi piłkami. Będziesz trochę się boję. Ta miotła naciska mi trochę na... Nie powiem na co, bo YouTube blokuje takie rzeczy. 3, 2, 1, to może się tym bronić! Muszę się bronić. Taki survival trochę. O, niestety. To nie jest takie proste. A na razie to jest tylko rozgrzewka. Zmęczyłem się nawet już po 2 minutach rozgrzewki, czyli będzie ciężko. Fajnie, śmieszne. I ja! Super! Dobrze. Teraz już trochę bardziej zrozumiałem, o co chodzi. Są dwa rodzaje piłek. Jedna służy do obrony, druga do zbijania. A kafel jest delikatnie za duży. Trzeba ćwiczyć tylko, właśnie. No, ale ty też masz większą łapę, większy obrót. 30 cm w obwodzie. Kamera! I poluj teraz! Już nikt nie wstaje. Instynkt bestii, urucham się. To mówię, nikt nie wstaje. Jasne. Super! Rycerze! Mocno zabij go! Dawaj, Kamil! Nie! Ładnie. Dobra. To jest moja gra. Ja to dzisiaj wygrywam. To jest dzisiaj strasznie jednego. To, co przed chwilą graliśmy, to Igrzyska Śmierci. Taka gra rozgrzewkowa przed głównym meczem Quidditcha. Myślę, że poszło fajnie. Na razie rząd. Myślę, że podzielimy naszych dwóch graczy na przeciwne drużyny i inne frakcje. Niektórzy mówią, że te role są zależne od charakteru. Który z was jest takim fighterem, a który jest takim gościem, który chciałby poprowadzić drużynę do zwycięstwa? Ja mogę się bić. Ja będę... drugim. Pałkarz, ścig. Ty będziesz dawał punkty, starasz się, żeby twoja drużyna wygrała, a ty będziesz starał eliminować się twojego przeciwnika i całą jego drużynę. Teraz zagramy w końcu mecz Quidditcha. Dokładnie. Zobaczymy, kto jest bardziej wysportowany. Ja jestem Gryffindor. A ja jestem Tarik. Tak jest. Wszyscy już schodzą do niskiej pozycji. Pewnie będą biegli po te piłki. Drużyna, a dalej Armageddon. 3, 2, 1,
Weszłem w kadr. Dobra, na początku jest ogromny chaos. Jeszcze nie do końca wiem, o co chodzi, ale powoli to łapę, ale bardzo powoli dzisiaj. Jeżeli zostanę zbity, to muszę tam zrobić reset swojego życia. Proste, schodzę z miotły i idę. Let's go, let's go! Nie możesz. Let's go! Będę ich szpiegiem, oni tego nie wiedzą. Musisz się odklepać. Wszedłem na boisko, nie zdobyłem ani jednego punktu, ale nadal rządzę. No, dobrze, no, twarda gra, lubię jak leci się krew, wysportowani, extreme, to jest to. My lubimy takie sporty. Przy takich wypadkach to może kolejnym razem rugby. Ja jestem za. O, bramki się rozwaliły, koniec meczu. Taka zasada, że do momentu jak jedna pętla stoi, cały czas jest gra. W momencie jak ostatnia pętla upadnie, to jest zatrzymanie gry, poprawienie pętli. To jest mega męczący sport, jak widać, bo chyba po moich włosach już są całe mokre. Nie, jest fajnie. Dużą orientację trzeba mieć wszędzie, bo wszyscy wszędzie są. Moja funkcja się zmieniła. Obejmuje funkcję łapania złotego znicza. I moim zadaniem jest złapać ten złoty znicz. To prawda nie jest złoty, ale, no, ale uznajmy, że jest złoty. Zdobyłem znicz jako szukający. Walka była bardzo długa. No i mimo wszystko Mateuszowi się udało. Oczywiście, że tak. A jak to złoty znicz, no to niestety jego drużyna wygrała, moja przegrała. Myślę, że pójdziemy po podsumowanie do naszego trenera, by ocenił, komu z nas poszło lepiej. Wy też również ocencie, komu poszło lepiej. No i co, zapraszamy do subskrypcji, tradycyjnie. Tak. Końcóweczka meczu, Kamil bardzo dobrze sobie poradził, zdobywał cały czas punkty, gratulacje. Natomiast Mateusz zakończył mecz, złapał znicza, złapanie było dobre, gratulacje. Yeah. Również dziękujemy w takim razie za trening, bardzo tak fajnie. Dzięki bardzo. Piąteczkę. Nietuzinkowy sport, na jak, pewno nie spotkacie go na co dzień. Jak chcecie to wbijajcie tutaj do Łodzi na fanpage. Pirates Łódź, na pewno znajdziecie nas na Facebooku, na Instagramie, piszcie, dzwońcie, szturmujcie. A jak chcecie z nimi pograć, i wpadajcie na mecze. To wpadajcie do nich na trening, bo jest... Tak. A my przechodzimy do oceny. Zaczynamy od Extreme. Ode mnie ocena to jest 3,5, dlatego że można sobie zrobić krzywdę. Jak leci piłka w ciebie, no to można się zdziwić. I ja czułem adrenalinę. Kamil, od ciebie? Daję 2. Okej, okay, Kamil, fan. Mocne 4 z tego powodu, że fajna zabawa drużynowa, można sobie wyobrazić, że jest się Harrym Potterem. I miotły, które trzymają między nogami. Ode mnie też wlatuje tutaj 4, dobrze się bawiłem. Cena według mnie to jest naprawdę niska, dlatego że wystarczy kilka piłek, dobra ekipa i można się dobrze pobawić. Jeżeli chodzi o bramki, są zrobione z PCV, więc też nie są duże koszty. Można to zrobić do it yourself, tak jest. Dokładnie, więc tutaj też takie 4, nawet do 5. Ja daję 4,5. To samo. I tak naprawdę dostępność, 7 drużyn w całej Polsce, 2 drużyny w Łodzi, więc sport jest mało dostępny. Tutaj ocena będzie ode mnie 2. Ode mnie jest 3, dlatego że jeżeli wy chcecie zorganizować sobie taki mecz, to bez problemu to zrobicie, dlatego ode mnie 3, bo można to samemu zrobić. Ale fakt, trzeba troszeczkę poszukać lub gdzieś dojechać, żeby znaleźć drużynę, która trenuje. Dokładnie. Więc jeżeli podobał wam się ten film, dajcie lajka, dajcie subskrypcję, a jeżeli szukacie takiego sportu, który chcecie spróbować, a nie ma go u nas, napiszcie o tym w komentarzu. Zapraszamy do subskrypcji, do zobaczenia, cześć! Professor Snape on a makeup portion, you as she is. Fuck, you better get some lotion. Put a spell on a nigga, then I dab on a nigga. Carve on the more than a fuck on a nigga. My wizard's lit, y'all don't even know. When I'm with your girl, I steal the show. Glance on my face, you're a disgrace. The mentor try to suck up my face. But yeah, boy, I survived that shit. Scar on my face and my coat so lit. I was a little boy, but now I'm grown. Started all off with the philosopher's stone.